Jak pani wspomina udział w tym programie? Cudownie, to była przygoda życia. Tak samo jak Taniec z Gwiazdami, tak samo jak oni śpiewają, to były, a potem jeszcze Twoja twarz, to były trzy takie programy, które łączyły absolutnie moje miłości i moje pasje. Aktorstwo, śpiew, taniec, to wszystko, co zawsze właściwie chciałam łączyć i zawsze chciałam rozwijać i z czym się stykać w swoim życiu zawodowym. Twoja twarz była taką wisienką na torcie. No, Taniec z Gwiazdami to był dla mnie taki... No przygoda życia, przygoda życia. Ja nigdy w życiu nie miałam styczności z tańcem towarzyskim. Bardzo żałuję, że niestety nie mogłam spróbować tanga, ale spróbowałam sambę, która była moim ukochanym tańcem. Natomiast było to niesamowite, bo to rzeczywiście jest program, w ogóle tego typu programy, które rzeczywiście wymagają ogromnego nakładu pracy. To jest bardzo duże obciążenie psychiczne, fizyczne, jeżeli jeszcze to się łączy z innymi obowiązkami zawodowymi, już nie mówiąc o macierzyńskich na przykład. Jest to bardzo, bardzo obciążające, ale z drugiej strony jest cudowne, bo można się tak wiele o sobie dowiedzieć, właśnie przełamując pewne słabości, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. I można, tak samo jak w teatrze, jak pracując nad rolą, można w sobie odkryć jakieś takie kolory, o których się właściwie, których by się człowiek nie spodziewał. Także tego typu programy rzeczywiście pozwalają na to i są nie tylko, w ogóle trudno je traktować jako pracę, jako taki, no, program, oczywiście występujemy, zarabiamy, tak, ale trudno to w ogóle w takich kategoriach traktować. To jest bardzo często po tego typu programie następuje pewna zmiana, czy patrzenia na siebie, postrzegania siebie, postrzegania swoich możliwości. Bardzo, bardzo zostaje, bardzo zostaje. Czyli był na przykład taki moment, słyszę, że jeszcze to nie pani Anna Korcz, ja tak, dokładnie, że miała pani takie poczucie, że jednak ta praca była na pierwszym miejscu, bo tak czasami bywa, że na przykład artyści no nie potrafią zrezygnować, bo jakieś nowe projekty i na przykład te życie prywatne jest trochę odsuwane na bok. Znaczy ja myślę, że do momentu, kiedy nie pojawią się dzieci, to można czasami, tak, aczkolwiek ja jednak zawsze, najczęściej przynajmniej mi serce podpowiadało, nic innego. Natomiast, że chcę wziąć udział w tym projekcie i nigdy nie rozpatrywałam go pod kątem, nie wiem, kariery czy kierunku kariery, wizerunku, tylko pod kątem mojej osobistej satysfakcji, mojej potrzeby, mojego rozwoju. Natomiast chyba pojawienie się dzieci powoduje, że człowiek się uczy tej słynnej asertywności i musi trzy razy się zastanowić, czy rzeczywiście ten projekt zaproponowany, który na dzień dobry się bardzo podoba, ale czy rzeczywiście z czym się będzie wiązał, z jakim zobowiązaniem, z jakim nakładem pracy, potem zobowiązaniem, bo jeżeli spektakl, to trzeba potem mieć daty, żeby go grać i tak dalej, i tak dalej. I, no i tutaj człowiek zaczyna jednak dokonywać pewnych wyborów, których mimo wszystko nie żałuje. Ja mogę się przyznać, że miałam, bardzo się ucieszyłam, była to dla mnie przemiłe zaproszenie, bo przemiło wspominałam mój udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo i mi dostałam zaproszenie do tej ostatniej edycji jubileuszowej, natomiast i moje serce, ja powiedziałam od razu tak, ale potem jednak przemyślałam i zadzwoniłam, powiedziałam, ja nie mogę, nie mogę, bo jak to się mi nałoży z innymi zobowiązaniami, to no, mam swoje priorytety, moim priorytetem zawsze będą dzieci i w związku z tym wiedziałam, że zresztą odpowiedź dostałam taką, no nawet nie będę cię namawiać, ponieważ nie będę ci mówić, jaki to jest świetny program, bo wiesz, ale nie będę cię namawiać, bo ty wiesz, ile to jest pracy. A ja, jeżeli już coś wchodzę, to chcę to zrobić rzeczywiście na 100%. I musiałam dokonać takiego wyboru i muszę powiedzieć, że oczywiście miałam takie, oj, cudownie, bo to jeszcze świetny był zestaw ludzi i tak sobie pomyślałam, że cudownie byłoby do tego wrócić, bo była to też niesamowita przygoda, bardzo rozwijająca, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, nie, to jednak była dobra decyzja, dobrze, że teraz jednak trzy razy pomyślę.